Proszę Państwa, bardzo mi miło, że mogę tutaj z Państwem się spotkać i przedstawić Wam prezentację, którą przygotowywałyśmy wspólnie z koleżanką Agnieszką Pisarską z Instytutu Psychiatrii i Neurologii. A to dlatego, że tak naprawdę przez ponad 20 lat razem pracowałyśmy w tymże Instytucie Psychiatrii i Neurologii. Ja stosunkowo od niedawna pracuję w Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ale tak czy siak w obu tych miejscach zajmuję się ciągle tym samym, czyli w dużej mierze profilaktyką. I to też zaczynaliśmy, powiedzmy, od profilaktyki uzależnień, wekslując coraz bardziej w stronę profilaktyki zachowań ryzykownych i takiego jej rozumienia właśnie jako wychowania przede wszystkim. Dlaczego profilaktyka zachowań ryzykownych? Jak Państwo wiecie, oczywiście używanie substancji psychoaktywnych jest jednym z zachowań ryzykownych, ale jest tylko jednym z. Całe inne zachowania ryzykowne, z jakimi na pewno macie do czynienia, pracując z dziećmi czy młodzieżą, to właśnie nadmierne korzystanie z internetu, to, że młodzież nie potrafi funkcjonować offline, że ciągle muszą być podłączeni do komórki. To, co tak naprawdę sama młodzież najczęściej spostrzega jako problem, czyli zachowania agresywne, przemoc, agresja wśród rówieśników. Uzależnienia to dla nich nie jest w ogóle coś, czym warto by się zajmować, a przynajmniej rzadko. Natomiast to, że spotykają się z agresją, jest dla większości z nich przykrym doświadczeniem. Dalej, drobne przestępstwa, wykroczenia, różne przejawy łamania prawa, hazard. To, co jest problemem przede wszystkim dla nas dorosłych, czyli zaniedbywanie obowiązków szkolnych, wagary, czy to, że młodzież przerywa edukację w pewnym momencie, za wcześniej niż byśmy chcieli. Wczesna aktywność seksualna, kłamstwa, ucieczki z domu, próby samobójcze i zachowania niesprzyjające zdrowiu różne. Także jak Państwo widzicie, mówimy tutaj o wszystkich tych zachowaniach i to też dlatego, że jak Państwo pewnie, znaczna część z Państwa słyszała o takiej koncepcji Jessorów, o zachowań problemowych, które stwierdzili, że one właśnie mają tendencję do tego, żeby układać się w takie pęczki, że jest duże ryzyko, że jak ktoś już przejawia jedno z tych zachowań, to jakby jest mu łatwiej wejść w kolejne zachowania ryzykowne. I dlatego warto jest myśleć o nich wszystkich, zwłaszcza też, że one mają podobne podłoże. I warto, i właśnie w związku z tym, no właśnie można jakby wspólnie nad nimi, nad całymi tymi pęczkami pracować. Tutaj, szczerze mówiąc, już właśnie jakby dyskusja wcześniej, jak o ile zrozumiałam, przynajmniej częściowo dotyczyła wychowania i profilaktyki. My widzimy profilaktykę jako element właśnie w takim ciągu właśnie różnych działań na rzecz zdrowia. Jesteśmy z Instytutu Psychiatrii i Neurologii, czyli mamy to podejście w głowie medyczne takie. Czyli edukacja publiczna, czyli coś takiego z właśnie szerzenie informacji na temat różnych zagrożeń życia i zdrowia, różnych zachowań, albo szerzenie informacji o tym, że warto robić badania profilaktyczne na przykład. Profilaktyka, o której będziemy teraz dalej rozmawiać, jeżeli już nie uda się zapobiec, to wtedy wchodzimy w obszar działań leczniczych i terapii. Potem mamy właśnie różne działania podtrzymujące jakby efekty terapii. Czyli jak widzicie Państwo, profilaktyka jest takim elemencikiem w tym ciągu zdarzeń, które wszystkie mają na celu wspieranie zdrowia. Co jest ważne z perspektywy właśnie myślenia o profilaktyce dla nas, to właśnie oczywiście no to rozporządzenie z poprzedniego roku, w którym po raz pierwszy chyba w dokumentach oświatowych pojawiły się te trzy kluczowe dla, z naszej perspektywy terminy, czyli profilaktyka uniwersalna, profilaktyka selektywna i profilaktyka wskazująca. To jest taki podział, który już od połowy lat 80. jest jakby obecny w świecie nauk o profilaktyce, natomiast właśnie się teraz przebija do naszych różnych oficjalnych dokumentów.
Czyli profilaktyka uniwersalna, czyli działania dotyczące wszystkich, niezależnie od wszystkich dzieci i młodzieży, niezależnie od tego, w jakim stopniu są narażeni na działanie specyficznych czynników ryzyka. Profilaktyka selektywna, dotycząca tych, którzy w większym stopniu niż przeciętnie są narażeni na to, że właśnie pojawią się u nich jakieś zachowania ryzykowne. No i profilaktyka wskazująca, czyli działania adresowane do tych uczniów, którzy już przejawiają pewne symptomy zaburzeń, ale jeszcze nie są one, powiedzmy, takie, że się kwalifikują do terapii. Albo są już bardzo narażeni na rozwój takich negatywnych zachowań. I o ile właśnie dobrze zrozumiałam to, co mówiła pani profesor teraz, że nie jest koniecznie potrzebna ocena potrzeb dzieci i młodzieży. I tutaj przypomniało mi dyskusję, jaką mieliśmy wiele lat temu właśnie na temat tego, czy trzeba diagnozować potrzeby profilaktyczne w szkole. I jakby skracając już wszystko, można powiedzieć, że jeśli chodzi o profilaktykę uniwersalną, można przyjąć, że wszyscy właściwie podlegamy tym samym czynnikom ryzyka i czynnikom chroniącym. I tutaj na poziomie właśnie tej pracy z ogółem młodzieży, może rzeczywiście diagnoza nie jest, czy diagnoza potrzeb specyficznych nie jest bardzo potrzebna. Natomiast nie da się pracować na poziomie profilaktyki selektywnej i wskazującej bez dobrego rozpoznania potrzeb konkretnych grup albo konkretnych jednostek. I to też wydaje mi się tutaj ważne dla całego, może dalszego wywodu. Dalej, profilaktyka, którą my się zajmujemy od lat, no, jest tak naprawdę dyscypliną naukową i to taką dyscypliną bardzo interdyscyplinarną, znaczy dyscypliną interdyscyplinarną, bez sensu powiedziałam, ale rozumiecie Państwo, o co mi chodzi. Chodzi o to, że czerpię pełnymi garściami z nauk medycznych, społecznych, z psychologii, i wszystko to stara się właśnie przełożyć na praktyczne działania z określonymi grupami odbiorców, dzieci, młodzieży, dorosłych, wychowawców. Więc przede wszystkim bardzo ważne z perspektywy tej profilaktyki jest zrozumienie właśnie tych czynników ryzyka i czynników chroniących, które decydują o tym, że młody człowiek zaczyna się zachowywać w sposób problemowy albo się tak nie zachowuje. Jest oczywiście bardzo dużo teorii, modeli teoretycznych wyjaśniających, dlaczego niektórzy wchodzą w pewne zachowania, a inni nie wchodzą. Albo dlaczego niektórzy, jak już, nie wiem, zaczną popalać to papierosy, to już tak się zagłębiają w to i wpadają w nauk, a inni poprzestają na tych kilku próbach. Więc te modele mają naprawdę bardzo praktyczne znaczenie właśnie w nauce o profilaktyce. I zarówno ta wiedza, powiedzmy, empiryczna o czynnikach ryzyka, czynnikach chroniących i te modele teoretyczne prowadzą do tego, że powstają takie koncepcje, właśnie strategie skutecznego wpływu właśnie i skutecznej zmiany zachowań. Bo generalnie w profilaktyce chodzi nam o to, żeby ograniczyć pewne zachowania niepożądane, czyli zmienić to, w jaki sposób uczniowie, dzieciaki się zachowują. No i oczywiście niezbędnym elementem całej tej układanki jest ewaluacja, która dostarcza nam wiedzy tak naprawdę, na ile to, co zaproponowaliśmy w ramach jakiegoś programu, w ramach jakiegoś działania, rzeczywiście sprawdziło się w praktyce i przyniosło oczekiwany efekt. Stąd właśnie ewaluacja dostarcza informacji niezbędnych do tworzenia strategii, no bo pokazuje, że właśnie no, w ten sposób warto działać, a w ten sposób raczej nie warto, bo to niczego nie zmienia. I tak jak powiedziałam, są takie strategie w profilaktyce, które można uznać za absolutnie uniwersalne. Takie ABC, które się nadają, właściwie są ważne z perspektywy pracy i z ogółem młodzieży, i z grupami ryzyka, i z tymi dzieciakami już rzeczywiście prezentującymi jakieś problemy, jakieś zachowania problemowe.
I pierwszą z takich strategii jest strategia rozwijania umiejętności życiowych. To bardzo mądrze brzmi, ale tu chodzi po prostu o to, żeby pomóc dzieciakom osiągnąć to, co jest im potrzebne do dobrego funkcjonowania w życiu, w społeczeństwie, osiągania swoich celów, czyli żeby potrafili się dobrze komunikować z rówieśnikami, żeby dobrze potrafili się porozumiewać z rodzicami, z nauczycielami, żeby sobie radzili z rozwiązywaniem konfliktów interpersonalnych, żeby potrafili podejmować konstruktywne działania, żeby potrafili sensownie planować swoją przyszłość i to, co zamierzają robić, żeby potrafili też kontrolować swoje własne emocje, zachowania, umieli się zrelaksować i tak dalej, i tak dalej. Jak Państwo widzicie, jest tutaj cały katalog takich umiejętności, które są potrzebne każdemu z nas. Absolutnie. To bez takich umiejętności no, każdemu jest trudno w życiu. Więc można powiedzieć, że jak widzicie, tutaj mamy przykłady programów. Są to wszystko programy zaczerpnięte z banku programów rekomendowanych. Nie wiem, czy ktoś z Państwa zaglądał, znacie system rekomendacji programów profilaktycznych? To właśnie w ramach tego systemu został opracowany bank programów rekomendowanych wspólnie przez cztery instytucje, właśnie przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, przez Instytut Psychiatrii i Neurologii, przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Jeżeli programy spełniają określone standardy, ustalone właśnie przez zespół właśnie specjalistów z tych czterech instytucji, no to wtedy trafiają na listę programów rekomendowanych. Jak Państwo widzicie, jest w banku obecnie bardzo dużo programów, które są nastawione na rozwijanie właśnie tych umiejętności życiowych u dzieci i młodzieży. I one są dla bardzo różnych grup wiekowych, od właściwie przedszkolaków do gimnazjum, bo starszych to już nie ma, to dalej zdaje się, że już trudniej ich pewnie jest. Im człowiek starszy, tym trudniej go czego nauczyć wszystkiego. Dobrze, kolejna strategia, która jest bardzo popularna w profilaktyce, to jest rozwijanie umiejętności wychowawczych. I tutaj oczywiście chodzi o to, że nie da się nauczyć czegoś dzieci, jeżeli po pierwsze sami my dorośli tych umiejętności nie posiadamy i jeżeli jeszcze nie potrafimy jej dzieciakom i tych umiejętności dzieciom przekazać. Czyli tak naprawdę chodzi o to, żeby każdy dorosły, rodzic, nauczyciel, wychowawca miał w miarę dość szeroką wiedzę na temat zachowań ryzykownych młodzieży, ich przyczyn, możliwych konsekwencji rozwoju, mechanizmów rozwojowych i tak dalej. Ale przede wszystkim, żeby posiadał takie umiejętności, które sprzyjają utrzymaniu dobrego kontaktu z dzieckiem w każdej sytuacji, zwłaszcza właśnie w trudnych, konfliktowych sytuacjach. Ważne też oczywiście, żeby pamiętać, że każdy z nas, dorosłych, jest w jakimś sensie modelem zachowań dla młodych ludzi. I oczywiście tutaj bróżdżą nam mass media, bo tam też one też modelują zachowania, a nie zawsze przekazują takie wzorce, jakie byśmy chcieli akurat rozwijać u dzieci. No ale my też, rodzice też są modelami zachowań, to tymi pierwszymi, na które dzieci patrzą, ale zaraz po rodzicach pojawiają się wychowawcy w przedszkolu, w szkole, nauczyciele, też bardzo ważne osoby. Więc jak znowu tutaj, jeśli spojrzymy na przykłady programów z banku programów rekomendowanych, można tutaj mówić o takich programach, które są przeznaczone, pewnie szkoła dla rodziców i wychowawców jest znana wielu osobom z Państwa, prawda, bo to jest taki program, który krąży po Polsce od dziesięcioleci niemalże. Czy z programem wzmacniania rodziny się z Państwo spotkaliście? To jest taki program, który zakłada równoległą pracę z dziećmi i z rodzicami. Z dziećmi w wieku 10-14 lat i z ich rodzicami, przy czym założenie jest takie, że w zajęciach może uczestniczyć
para, przynajmniej para, dziecko plus rodzic, może być dziecko z dwójką rodziców, nie może być dwójki dzieci z jednym rodzicem. Chodzi po prostu o to, żeby każde dziecko miało szansę spędzić trochę czasu fajnie i w dobrym kontakcie z rodzicem, kiedy ten rodzic poświęci całą swoją uwagę właśnie temu dziecku. I organizacyjnie jest to zrobione w ten sposób, że program podstawowy składa się z takich 7 dwugodzinnych sesji. W czasie pierwszej godziny każdej sesji dzieci pracują w swojej grupie i właśnie uczą się tych różnych umiejętności życiowych, o których mówiłam wcześniej. Równolegle rodzice nabywają te umiejętności wychowawcze w swojej własnej grupie, a druga godzina jest takim czasem wspólnym sesją dla rodzin całych, kiedy się spotykają właśnie dzieci i rodzice razem i rodzice mogą od razu wypróbować trochę nowych umiejętności z dziećmi i tak dalej. Także jak widzicie Państwo, to jest też coś, co no ma duże znaczenie we współczesnej profilaktyce. Przy czym właśnie, to co jeszcze chciałam podkreślić, gdy mówimy o rozwijaniu umiejętności wychowawczych w profilaktyce, raczej nie myślimy o czymś takim właśnie, co się potocznie rozumie jako pedagogizację rodziców. Tu nie chodzi o to, żeby zrobić kolejny wykład dla rodziców, żeby rodziców spędzić na wywiadówkę, jeszcze czasami tak, przemycić im właśnie, bo jak się im powie, że będzie program profilaktyczny, to nie przyjdą, no to właśnie nie powiemy, ale i wtedy właśnie może jacyś się załapią, prawda? To z tego to nie o to tutaj chodzi. Tutaj gramy w otwarte karty, to jest zachęcamy rodziców do aktywnego udziału. Dobrym przykładem, jak tych rodziców można zachęcać, są kolejne dwa programy tutaj wymienione, program domowych detektywów czy Fantastyczne możliwości, które się toczą w zasadzie w klasie szkolnej, ale rodzice są angażowani dlatego, że dzieci przychodzą do domu z pracami domowymi, które muszą odrabiać wspólnie z rodzicami. A te prace domowe dotyczą właśnie tematyki uzależnień, głównie alkoholu. Kolejna strategia, edukacja normatywna. Chodzi tutaj o to, żeby kształtować normy przeciwne używaniu substancji psychoaktywnych czy zachowaniom ryzykownym. Rzecz w tym, że wielu młodych ludzi przeszacowuje jakby rozpowszechnienie takich zachowań wśród swoich rówieśników i przeszacowuje poziom akceptacji rówieśniczej właśnie dla takich zachowań. I w związku z tym pojawia się u nich takie myślenie, no jak to, wszyscy palą, piją, nie wiem, robią cokolwiek innego, to jak ja mogę tego nie robić? I tu chodzi o to, żeby właśnie zahamować ten tryb myślenia i pokazać, że to nie jest tak, że wszyscy to robią. Że tak naprawdę to jest mniejszość tych, którzy podejmują zachowania ryzykowne. I to, jak się okazuje, działa. To się sprawdza w profilaktyce, takie działanie. Kolejna rzecz. Wydaje się, że trudniejsza niż po prostu edukacja, czy wprowadzenie profilaktyki jako zajęć edukacyjnych w szkole czy poza szkołą. Bo chodzi tutaj o zmianę całego środowiska, w którym żyją nasi uczniowie. Chodzi o to, że no właśnie, jeżeli całe środowisko sprzyja pozytywnym zachowaniom, jakby promuje takie zachowania, czyli tutaj myślimy nie tylko o szkole, o domu, ale o przekazie właśnie z całego, nie wiem, z sąsiedztwa, z otoczenia, o tym, że właśnie widać, że to nie jest tak, że to tylko nawiedzeni pedagodzy mają właśnie jakieś pomysły, że warto się zajmować profilaktyką, ale że jest to coś ważnego dla, nie wiem, całego miasta czy całego województwa. To ma to większe znaczenie też dla młodzieży. Czyli chodzi znowu o takie tworzenie atmosfery i stymulującej prawidłowy, wszechstronny rozwój, a przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa dające, chodzi o to, żeby takie stwarzać warunki, w których dzieci czują się bezpieczne i mogą się w związku z tym spontanicznie rozwijać. I to jakby tyle, jeśli chodzi o takie najważniejsze elementy w ogóle w profilaktyce. Natomiast oczywiście, tak jak powiedziałam, gdy mamy już do czynienia z grupą bardziej narażoną na rozwój zachowań problemowych niż przeciętne
dziecko, no to tutaj musimy sięgnąć po jakieś inne działania. Jeszcze, czyli wspomóc te strategie uniwersalne innymi działaniami. I to, co pierwsze się narzuca, czyli przede wszystkim strategia korygowania deficytów rozwojowych. Tutaj ten cytat jest żywcem wzięty z rozporządzenia Ministerstwa Edukacji. Również te grupy czynników ryzyka, na jakie mogą być narażone dzieciaki, czyli czynniki rodzinne, takie jak właśnie odrzucenie, niedostateczna kontrola, konflikty w rodzinie, ale też na przykład, nie wiem, przemoc w rodzinie, problemy alkoholowe czy zaburzenia zdrowia psychicznego rodziców. Tam może być bardzo dużo różnych rzeczy, które w sposób oczywisty negatywnie wpływają na rozwój dziecka. Środowisko szkolne. Znowu, trzeba pamiętać, że szkoła, jeżeli dziecko spotyka się tam z akceptacją, czuje się dobrze i bezpiecznie i ma jeszcze dobre osiągnięcia w nauce, które są dostrzegane i nagradzane przez szkołę, to szkoła działa, jest sama w sobie czynnikiem profilaktycznym wtedy. Natomiast jeżeli w szkole dziecko nie czuje się bezpiecznie, uważa, że nauczyciele są wobec niego niesprawiedliwi, nie ma żadnej życzliwej osoby, na której w szkole, wśród tego grona pedagogicznego, do której ma zaufanie i do której mógłby się zgłosić, jak ma jakiś problem. Jeżeli właśnie ma jeszcze niepowodzenia w nauce, no to wiadomo, że to nasila problemy. I dalej, oczywiście jest też tak, że dziecko po prostu, tak powiem, ma pewne predyspozycje wrodzone, które sprawiają, że jest bardziej narażone niż inne dzieciaki na rozwój zachowań problemowych. Przede wszystkim właśnie potrzeba stymulacji. To jest taki czynnik, który się pojawia we wszystkich możliwych badaniach. Jeżeli ktoś po prostu potrzebuje od czasu do czasu dostarczyć sobie jakichś silnych wrażeń, no to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że sięgnie też po alkohol, narkotyki, zacznie grać w gry hazardowe i tak dalej, i tak dalej. Ten katalog tutaj, od którego zaczęła, można sobie powtórzyć. I oczywiste jest też to, że jeżeli dzieci mają jakieś deficyty w którymkolwiek z tych obszarów funkcjonowania, to potrzebują naszej pomocy, naszego wsparcia po to, żeby nadrobić te deficyty. Bo inaczej sobie z tymi deficytami same dzieci mogą nie poradzić. I znowu, patrząc na przykłady programów z banku programów rekomendowanych, no to tutaj też mamy takie programy, które generalnie uczą dobrego zachowania w szkole, ale też takie programy adresowane specjalnie dla dzieci na przykład odrzucanych przez rówieśników w szkole albo do dzieci nieśmiałych. I oczywiście takim najbardziej podstawowym przykładem, co można robić właśnie w szkole, żeby korygować te deficyty, no to prowadzić wszelkie zajęcia wyrównawcze. I to jest takie coś, co z perspektywy dyrekcji Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest bardzo źle widziane, jak ja o tym mówię, bo boją się bardzo, że teraz pieniądze, które powinny być przeznaczane na profilaktykę uzależnień, będą przeznaczane na zajęcia logopedyczne z matematyki czy z czegoś, ale nie da się ukryć, że takie zajęcia wyrównawcze mają walor profilaktyczny. Trudno. Dalej, kolejny czynnik działający, strategia właśnie ważna z perspektywy profilaktyki selektywnej. Mentorzy. Czyli właśnie takie ci dorośli opiekunowie spoza rodziny. Właśnie jeżeli rodzina w sposób naturalny nie dostarcza dziecku takiego wsparcia, jakie każdemu dziecku się należy po prostu od życia, to wtedy bardzo pomocny może być tak zwany mentor, czyli właśnie taka dorosła osoba, która będzie wzorem zachowania, która będzie służyła radą, pomocą, wysłucha dziecka, zechce zawsze z dzieckiem porozmawiać, coś doradzi, no będzie po prostu wspierać dziecko w trudnych sytuacjach. Nie mamy przykładów programów rekomendowanych, które by wzmacniały rolę mentora, czy które by się opierały na pracy mentorów.
Natomiast na pewno słyszeliście Państwo właśnie o takich pomysłach Starszy Brat, Starsza Siostra, czy właśnie były takie programy właśnie przyszywanych wujków, dziadków, babć, które właśnie mogły wspierać właśnie dzieci, funkcjonować właśnie jako tacy mentorzy. Dobra. Proszę Państwa, strategię w profilaktyce wskazującej. Przede wszystkim coś, co jest oparte na działaniach takich wywodzących się z praktyki lekarskiej. Czyli to jest taka wczesne rozpoznanie, krótka interwencja, to jest taka metoda uznawana obecnie za jedną z najbardziej skutecznych, jeśli chodzi o wczesne interwencje wobec osób pijących nadmiernie czy szkodliwie alkohol. Chodzi o to po prostu, żeby lekarz podstawowej opieki zdrowotnej szybko, jak najszybciej rozpoznał problem i podjął odpowiednie działania, zwykle krótkie, ograniczone często do porady i potem kontroli tego, co, czy pacjent zmienił swoje życie. I jakby tutaj chodzi dokładnie o to, że jak wcześniej rozpoznamy problem w zachowaniach dziecka, to mamy większe szanse na to, żeby ten problem opanować, jakby w zarodku. Generalnie to, co jest niezwykle ważne, że tutaj już musimy bardzo dokładnie rozpoznać indywidualną sytuację każdego podopiecznego, który właśnie potrzebuje tego typu pomocy. Ja już będę na zakończenie tej sesji jeszcze będę mówiła o szkolnej interwencji profilaktycznej właśnie opartej na tej idei, więc przeskakuję dalej. I oczywiście to, co jest też już od dawna praktyką w naszych szkołach czy w środowiskach, no to działania typu socjoterapia, które charakteryzują się tym, że są to długotrwałe, systematyczne oddziaływania, trwające wiele miesięcy, powinny być oparte właśnie na to dobre rozpoznanie sytuacji każdego dziecka, indywidualnej diagnozie potrzeb każdego dzieciaka, opracowanym planie pracy, dostosowanym akurat do potrzeb tego dziecka i właśnie wspieranych też współpracą z rodzicami, co zwykle właśnie w przypadku dzieci, które potrzebują socjoterapii, jest bardzo trudne. To, co wiemy z badań ewaluacyjnych, że strategia polegająca tylko na przekazie wiedzy jest nieskuteczna. Okazuje się, że ale to pewnie też Państwo wiecie, że z własnej praktyki, że samo powiedzenie komuś, że nie wiem, picie, palenie jest złe, to jeszcze nie zmienia zachowań nikogo właściwie. W związku z czym tego typu działania same w sobie nie są polecane. Żadne pogadanki w szkołach nie działają, konkursy, które też właśnie są oparte na takiej strategii, to nie działa. Również samo w sobie nie pomaga prowadzenie działań, zajęć alternatywnych. Wszystko jedno, czy to będą zajęcia sportowe, czy nie wiem, lepienie garnków, czy cokolwiek innego. Może się to sprawdzić i to wskazują, że tak powiem, doświadczenia z różnych ośrodków, że jeżeli to działa, to prawdopodobnie dlatego, że zajęcia prowadzi właśnie mentor. Ktoś, kto funkcjonuje jako taka dorosła osoba wspierająca młodych ludzi. I tylko wtedy prawdopodobnie to działa. Daję szansę jeszcze, żeby Państwo zrobili zdjęcie. Widzę. Dobra. I generalnie, jeśli chodzi o to, co możemy rekomendować teraz, to tyle. Przede wszystkim rekomendujemy prowadzenie działań profilaktycznych, bo zdecydowanie warto i niewątpliwie łatwiej jest zapobiegać, niż potem leczyć różne problemy. A poza tym profilaktyka może być bardzo fajną pracą. Właśnie, to co może jeszcze warto pamiętać, zobaczcie Państwo, to są kawałek, czy fragment rekomendacji właśnie z systemu programów rekomendowanych. Czyli jakie są takie podstawowe wyróżniki programu dobrej jakości. Przede wszystkim solidne podstawy, wykorzystywanie właśnie tych sprawdzonych strategii profilaktycznych, wyraźny wpływ na czynniki ryzyka zachowań problemowych i na czynniki chroniące.
Odpowiednia intensywność działań, wiadomo, że jak coś jest bardzo krótkie, to raczej nie zadziała. Dobre przygotowanie osób realizujących działania. No i najlepiej jeszcze, żeby program miał potwierdzoną skuteczność w dobrze przeprowadzonych badaniach ewaluacyjnych, ale z tym jest generalnie trudno. Dziękuję Państwu bardzo.